odbyły się kolejne polskie eliminacje do World Cup Classic 2024, no i jednocześnie Puchar Miwardi. Jak to wszystko przebiegało od początku, od losowania aż do zakończenia i wręczenia nagród? Zobaczmy. Trwa właśnie rejestracja do polskich eliminacji do World Cup Classic 2024. No, mamy jeszcze 3 godziny do losowania. No, a później od 16 wszyscy zaczynają łowić. 23 drużyny startują w eliminacjach i w Pucharze Miwardi jednocześnie. Tu przy okazji informacja, to 20-lecie istnienia firmy Miwardi. Kto wygra? Okaże się w najbliższą niedzielę. Łowimy do godziny 8, około 11 będziemy mieć rozstrzygnięcie. Rozpoczął się pierwszy dzień polskich eliminacji do World Cup Classic 2024 nad łowiskiem Nekielka. Od godziny 8 do 11 rejestracja zawodników, o 12 losowanie, o 16 wszyscy zaczęli łowić i nagle nam zmieniła się pogoda, leje i przez całą noc tak to ma wszystko wyglądać, ale może i dobrze, bo natleni wodę. Pierwszą rybę już mamy o 18 na stanowisku. 18 amur, 17,1. Dobrze się rozpoczęło, no ale te wielkie karpie, te 20-paro, prawie 30-kilogramowe, których tu jest naprawdę dużo na Nekielce, dopiero czekają na swoje porcje jedzenia. Co się wydarzy w ciągu najbliższych godzin w nocy, okaże się jutro rano podczas ważenia od godziny 9. Nocny łowca. Czekaj, bo się podnieść go i go się wykończyć na ten... 13-100, dokładnie. 13-100. Minęło 20 godzin od rozpoczęcia zawodu. Wszystko zaczęło się po godzinie 18 wczoraj. Najpierw zaczęły brać amury. 17,1 to był pierwszy amur, późnym wieczorem kolejne amury. No a w nocy, a przede wszystkim nad ranem zaczęły brać karpie. Tutaj na mapce widać te wszystkie kropeczki, które są, to stanowiska, na których są już ryby. Jedna, dwie albo trzy, czyli komplet. Dwa piękne okazy. Pierwszy 20,4 kg. Łukasz Michna wyholował tą rybę. To był pierwszy karp powyżej 20 kg podczas tych zawodów. A zaraz potem na stanowisku numer 6, na szóstce, cudowna ryba, lustrzeń 27,4 kg, taka ryba na początek zawodów, absolutnie niesamowity wynik. No i mamy na piątce pierwszą rybę powyżej 20 kg, 20,4. Jest nagroda za pierwszą rybę powyżej 20, ale... No sponsorzy, nie wypada, żeby... Kierowali z takimi nagrodami, stąd też wrzucamy na kolejną rybę 20 kg. Wypadło, że jest to piękna 27-kilogramowa rybka, więc gratulujemy łowcom za stanowiska numer 6. Gratulacje i nagrody
Dla was będzie nagroda fair play chyba. Będziecie na co mieć łowić, i ponieważ grania są dość, dość często dużych ryb, więc podbierak może wam się przyda. Może będą trzy na raz. Mamy dwa, trzeci się może przyda. Tego wam życzymy. Może będzie trzy, tak. Dzięki bardzo. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Nie zaskoczeni, także... I nie ma co się dziwić, że szóstka na razie prowadzi. Ma komplet trzech karpi, w sumie 57,9 kg. Cztery zespoły do dzisiaj, do południa, z kompletem po trzy karpie. W sumie 9 zespołów złowiło rybę. Jak widać, wszystko na razie dzieje się tutaj w środkowej części zbiornika. Tu mamy dwa komplety, tu mamy dwa komplety. Po dwa karpie, po trzy karpie, ale wszystko na to wskazuje, że one zaczną się rozchodzić i poszczególne dalsze stanowiska również będą łowić ryby. Mieliśmy szczęście, będąc na drugim brzegu, byliśmy świadkami holu jednego z karpi, dość emocjonujący. Co chwilę gdzieś na wodzie się coś dzieje, więc myślę, że do wieczora te wyniki, które tutaj mamy, czyli miejsce trzecie, stanowisko numer 17, Dominik Śrubas i Jacek Świętek, 48,5 kg, miejsce drugie, Rafał Zalewski, Tomasz Nowak i Jakub Welenc na 18, 49,2 kg, no i 57,9, Tomasz Walczak, Ryszard Iwański i Dariusz Pietrzyk na szóstce. Oni w tej chwili prowadzą, ale znając możliwości nekielki i tych wielkich karpi, bo tutaj jest naprawdę duża populacja ryb powyżej 20 kg, wszystko nawet do wieczora może się pozmieniać. Mam przed sobą upominki, które otrzymają wszystkie zespoły startujące w eliminacjach World Cup Classic. Upominki od braci Kopytko. Jeżeli ktoś nigdy o nich nie słyszał, no to dowie się teraz po raz pierwszy. A co firma bracia Kopytko oferuje? No to zobaczmy. Ja otworzę jedno z opakowań. Tutaj mamy zestaw ciężarków do wywózki, tak ładnie kryty na zielono. Każdy zespół otrzyma zestaw takich właśnie ciężarków.
Za nami druga noc i kolejny dzień polskich eliminacji do World Cup Classic i Pucharu Miwardi. Dzieje się. Jak widać na mapce, 10 zespołów ma już komplet trzech karpi, ale powoli karpie ze środka zaczynają się przemieszczać w inne strefy jeziora. Na 21 już jest ryba, na 12, na trójce. No ale drugiego dnia to, co zrobił zespół na stanowisku 6, było absolutnie niesamowite. 27,4, 21,8 i 21 kg. Prowadzą Walczak, Iwański i Pietrzyk, mając 70,2 kg. Absolutnie niesamowity wynik. No ale inne zespoły nie są gorsze, gonią ich, bo oprócz tego 27,4, który jest największą rybą, 25,4, Dominik Śrubas w nocy dzisiaj taką rybę złowił, również 23,3 Hubert Pilszak dzisiejszego dnia, więc naprawdę się dzieje. Dominik Śrubas, Jacek Świętek na drugim miejscu, 58,3 na trzecim, Rafał Zalewski, Tomasz Nowak, Jakub Welenc na stanowisku 18, 54,3 kg, a dalej bardzo, bardzo blisko. Tutaj dodam, że zwycięzcy dwóch ostatnich eliminacji sprzed ostatnich dwóch lat, czyli zespół Tomasz Taba, Rafał Biela i Dominik Małecki, są na miejscu czwartym i bardzo, bardzo blisko. Również wyniki sektorowe są istotne i teraz prowadzących mogę podać w tych sektorach. W sektorze Bandit Carp zespół ze stanowiska 4, Pilszak, Połczyński, Kmieciak, to jest ten sektor. Sektor Śrubas, Bates, Sztaba, Biela, Małecki, siódemka. Sektor Fantasy Bates, Gajewski, Synowiec, Knapik na szesnastce. I wreszcie Wratisławia, Bates, ten sektor. Tutaj prowadzą Pietrzak, Dobaczewski i Jędroszyk na stanowisku numer 19. Wszyscy dostaliśmy alerty, szykuje się jakaś niesamowita nawałnica, więc wszystko może się jeszcze pozmieniać, jak zazwyczaj w tych zawodach bywa. A co się zdarzy jutro, o tym opowiemy w sobotę przedostatniego, a właściwie ostatniego dnia zawodów, bo zostaje nam tylko niedziela do godziny 8 rano. ...23,200. Hawluch, Adaś! Wiadro na łeb! Brawo, kurwa, graty! Dobra, ściągamy, panie. 23,200. To jest największy amur złowiony na Lekielce. Jeszcze raz trafię.
To już prawie końcówka zawodów. Pozostało nam dzisiejsze popołudnie, wieczór, no i noc. Czy to będzie noc cudów, jak to często bywa podczas zawodów? Okaże się, ale szczerze mówiąc, pierwsze miejsce, na razie stanowisko numer 6 z przewagą 12 kg nad ekipą numer 2. Będzie bardzo, bardzo ciężko. Te 3 dwudziestki w czwartek złowione przez nich no, decydują na razie o wszystkim, ale dzieje się, bo zrobiła się prawdziwie karpiowa pogoda. Wieje bardzo silnie, w nocy była burza, ulewa. Jeszcze coś tutaj może się zdarzyć, więc karpie przede wszystkim zaczęły się rozchodzić. Są na wielu stanowiskach, 18 stanowisk już z rybą, 12 z kompletem. No i wśród nich 23,2 kg na 20 to amur. Jak wygląda klasyfikacja na godzinę 15 na sobotę? Otóż na miejscu trzecim zespół, który wyskoczył gdzieś tam z dalszych pozycji, Marek Krawczyk, Michał Kaleta, Adam Brzoza, właśnie na 20, 56,7 kg. I dwa pierwsze miejsce bez zmian od czwartku, czyli na drugim Dominik Śrubas i Jacek Świętek na stanowisku numer 17, 58 i 30. No i na czele zespół z szóstki Tomasz Walczak, Ryszard Iwański, Dariusz Pietrzyk, 70,2 kg. To wynik naprawdę niesłychanie wyśrubowany. Oprócz klasyfikacji generalnej, oczywiście jest klasyfikacja sektorowa. Jak to wygląda? Kilkanaście godzin przed zakończeniem zawodów. Sektor Bandit Car, tutaj na czele Hubert Pilszak, Adam Połczyński i Arkadiusz Kmieciak. Sektor Śrubas Bates, Tomasz Sztaba, Rafał Biela, Dominik Małecki. Tu na sektorze, w sektorze Fantasy Bates, czyli trzeci sektor, Bartłomiej Gajewski, Mariusz Synowiec i Ireneusz Knapik. Wreszcie ostatni sektor Wrocławia Bejs. Tutaj na czele Rafał Zalewski, Tomasz Nowak i Jakub Welenc. Jak to wszystko się ułoży? Zobaczymy. Na razie mamy ciszę medialną. Nikt nic nie wie do jutra, do zakończenia zawodów, zakończenie łowienia o godzinie 8, a oficjalne zakończenie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród o godzinie 11. Wtedy okaże się, kto pojedzie na Madin, na finał, wielki finał World Cup Classic 2024. Tak przy silnym wietrze kończą się polskie eliminacje do World Cup Classic 2024. Bardzo wyrównana walka, 13 karpi powyżej, 13 ryb powyżej 20 kg, 13 zespołów z kompletem, 3 ryb i w sumie 18 zespołów z rybą na 23 ekipy. Bardzo wyrównana, piękna walka do samego końca. Cztery sektory, zwycięzcy w sektorach. Pierwszy sektor to Bandit Carp, na miejscu drugim Jakub Górski, Łukasz Lenart i Łukasz Michna. Na miejscu pierwszym w sektorze Bandit Carp Hubert Pilszak, Adam Połczyński i Arkadiusz Kmieciak. Co ciekawe, oba zespoły przekazały swoje nagrody dla zespołu, który w tym sektorze zajął trzecie miejsce. Brawo! Sektor Śrubas Bates, na miejscu drugim Marek Karbownik, Łukasz Murmyło i Marcin Korzeniowski. Na miejscu pierwszym Eryk Banaszek, Przemysław Majka i Sławomir Kocyk. Trzeci sektor Fantasy Bates, na drugim Rafał Zaborski, Artur Zaborski i Artur Banaszczyk. I na miejscu pierwszym
Fantazji Bates, Bartłomiej Gajewski, Mariusz Synowiec i Ireneusz Knapik. Czwarty, ostatni sektor sponsorowany przez Bratislavia Bates. Tutaj na drugim miejscu Rafał Zalewski, Tomasz Nowak i Jakub Welenc, a zwyciężyli w tym właśnie sektorze Marek Krawczyk, Michał Kaleta i Adam Brzoza. Największa ryba zawodów 27,4 kg. Pierwszy tak wielki karp złowiony drugiego dnia, na rozpoczęciu drugiego dnia imprezy przez Ryszarda Iwańskiego i ta ryba trwała do samego końca. Czas na zwycięzców w klasyfikacji generalnej eliminacji do World Cup Classic i Pucharu Miwardi. Na miejscu trzecim bardzo wyrównana walka. 25,4 kg, 17,1 i 16,8 to są trzy największe ich ryby. Na stanowisku 17 Dominik Śrubas, Jacek Świętek we dwóch znakomicie dawali sobie radę, chociaż nie było łatwo. Na miejscu drugim 21,9, 21,1 i 27, trzy ryby powyżej 20 kg. Na siódemce zwycięzcy poprzednich dwóch edycji eliminacji, tym razem na drugim miejscu Tomasz Sztaba, Rafał Biela i Dominik Małecki. Wreszcie zwycięzcy tegorocznych eliminacji do World Cup Classic. Na szóstce, też jak miejsce drugie, trzy ryby powyżej 20 kg. 27,4, 21,8 i 21. Tomasz Walczak, Ryszard Iwański i Dariusz Pietrzyk i oni właśnie pojadą we wrześniu na finał World Cup Classic nad jezioro Madin we Francji. A kolejne eliminacje, polskie eliminacje do World Cup Classic już za rok. Jak to jest, kiedy łowi się trzy wielkie ryby na samym początku i do końca zawodów tylko się patrzy, czy inni was nie przeskoczą? Jak się czuliście? My do końca nie patrzyliśmy na to, czy inni nas nie przeskoczą. Bardziej patrzyliśmy na to, co sami możemy zrobić, a inni nas tylko motywowali. Dominik naprzeciwko, tutaj Tomek po naszej lewej stronie z zespołem. Każdy wie, jak jeździ, że wszystkie zawody się rządzą, że losowanie robi bardzo dużą robotę. Tutaj zrobiło robotę, wywieźliśmy zestaw jeszcze na samym początku, wiedzieliśmy, że ta ryba jest u nas, bo się pokazywała. No szczęście, no co tu mówić. No, kto by nie wylosował tej szóstki, też na pewno podejrzewam, że też zrobi podobny wynik. Nie wiem, czy taki, ale na pewno podobny. Dobra, w takim razie gratulacje, bo tak, ponad 70 kilo to jest fantastyczny wynik na zawodach. No i największy karp, największa ryba. Świetna robota jest.